Cześć, witam na moim kanale. W tym filmie chciałbym wam pokazać łuk, który wykonałem dla siebie. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu, w którym znajdziecie ofertę wytwarzanych przeze mnie łuków. Są tam łuki zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych łuczników, dla tych, którzy używają śródziemnomorskiej techniki strzelania, ale też dla użytkowników Zekiera. Swoje konstrukcje tworzę opracowując najpierw teoretyczne modele obliczeniowe, więc te łuki są naprawdę dobrze przemyślane. Druga sprawa jest taka, że do 9 stycznia, czyli do soboty, na moim Facebooku trwa konkurs na nazwę nowego modelu. I nagrodą jest właśnie taki łuk. A jest to łuk stworzony głównie z myślą o początkujących, który, powiem z satysfakcją, pozostawia daleko w tyle konkurencję, jeśli chodzi o półkę cenową, na poziomie około 500 zł w kategorii łuków tradycyjnych. 30 funtowy egzemplarz w standardzie 9 GPP 28 cali przekracza prędkość 170 stóp na sekundę, a najlepszy wynik, jaki zarejestrowałem, to 176 stóp na sekundę. Takie prędkości osiągają longbowy za kilkaset euro, więc jest to co powalczyć. Link do konkursowego posta znajdziecie w opisie. A teraz wracamy do mojego łuku, którym jest Hybrid Longbow z drewnem egzotycznym Założenie było takie, że ma to być jak najlepszy łuk do strzelania do tarczy o dobrej dynamice, szybki, ale jednocześnie stabilny, komfortowy, z jak najmniejszymi drganiami no i oczywiście celny a przy tym ma się dobrze prezentować, jeśli chodzi o wygląd. Wcześniej strzelałem z krótkiego łuku egipskiego, z którego jestem bardzo zadowolony, ale tym razem chciałem mieć łuk z półką na strzałę i różnymi egzotycznymi gatunkami drewna. Zrobiłem więc łuk angularny, czyli taki jak egipski, ale z dłuższym Majdanem. Kształt angulara pozwala na krótsze ramiona w stosunku do Longboa, a krótsze ramiona to na ogół mniejszy hętrzok, czyli ten wstrząs, który jest odczuwany po oddaniu strzału. Ramiona angulara mają łagodny refleks na całej długości, który sprawia, że łuk jest bardziej dynamiczny niż łuk prosty, ale nadal spokojny i łatwo go opanować, co jest ważne, gdy zależy nam na celności. Z kolei Majdan to konstrukcja typowa dla łuków typu Hunter. Jest duży, masywny, bardzo dobrze dociąża łuk, ma głębokie okno z półką na strzałę, a przy okazji jego wielkość pozwala na to, by wyraźnie wyeksponować więcej niż jeden gatunek drewna. W tym przypadku mamy, patrząc od grzbietu, palisander, ipe i zebrano, przedzielone jasnymi przekładkami z bambusa. Moim zdaniem wyszło naprawdę ładnie. Siła łuku to 37 funtów na 28 calach. Napisałem na nim 38, ale potem zmierzyłem dokładnie, jednak jest 37. Rdzeń został wykonany z bambusa, a pod włóknem szklanym zarówno po stronie brzuśca jak i grzbietu znajduje się cienka warstwa palisandru i to ją właśnie widać na powierzchni ramion. To tyle jeśli chodzi o teorie i kwestie wizualne. Teraz zobaczymy jak łuk zachowuje się podczas strzelania. Najpierw test prędkości wylotowej. 28 Trzydzieści. Dwadzieścia osiem. 28 28 Dynamika jest na dobrym poziomie. Mam oczywiście szybsze łuki, na przykład asyryjski, ale łuki refleksyjne to inna bajka. A liczy się nie tylko prędkość, ale też inne cechy. No i nie ukrywajmy, wygląd. Więc na swój łuk wybrałem właśnie hybrydowego longboa. Bardzo dużym plusem tego łuku jest to, że nie czuję w nim kopania. Drgania nie są uciążliwe nawet przy cięciwie Fast Flight bez tłumików, która została użyta w tym nagraniu. Ten profil w połączeniu z ciężkim Majdanem naprawdę robi swoje. Jeśli też chcielibyście mieć łuk tego typu, to zapraszam do mojego sklepu. A jeśli sami chcecie popróbować swoich sił w tworzeniu łuków, to na mojej stronie internetowej jest poradnik, jak wykonać łuk z leszczyny, w którym znajdziecie wiele przydatnych wskazówek. Na moim kanale jest też playlista łuk z leszczyny składająca się z sześciu filmów. Na których pokazuję, jak wykonać trzy drewniane łuki na trzech poziomach trudności. Na koniec, w związku z tym, że to pierwszy materiał w nowym roku, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat planów rozwoju kanału. W ostatnim czasie nie było poradników ani innych merytorycznych materiałów, tylko głównie krótkie prezentacje wykonanych przeze mnie łuków. A to z tego względu, że od 2018 roku prowadzę firmę i spełniam marzenie, realizując swoją pasję, czyli tworząc łuki, i na tym teraz polega moja praca, na którą poświęcam bardzo dużo czasu. Chętnie jednak wróciłbym do poradników i opowiadania Wam różnych ciekawych rzeczy o łucznictwie. Zrobiłem listę filmów, które koniecznie chciałbym stworzyć i tutaj umieścić, tak, na dobry początek. I okazało się, że ich jest ponad 60 i nie mam czasu na to, żeby je robić. Dlatego zastanawiam się nad Patronite, bo gdybym znalazł wystarczające grono patronów, mógłbym mniej czasu spędzać w warsztacie czy przy komputerze zarobkowo i poświęcić ten czas na ciekawe, dopracowane pod względem treści i formy filmy dla was. Na porządkowaniu również w ten sposób swojej wiedzy, na zdobywanie nowej wiedzy, na nowe projekty i różne ucznicze eksperymenty, które mają co prawda wartość poznawczą. Ale niekoniecznie będą opłacalne finansowo. Jestem ciekaw, co o tym myślicie. Czy bylibyście zainteresowani współtworzeniem tego kanału? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tworzeniu kanału razem z widzami dzięki wsparciu na Patronite. A teraz żegnam się z wami i do następnego!